nasza wycieczka po Cyprze rozpoczyna się w Larnace, portowym mieście liczącym ponad 50 tysięcy mieszkańców. Miasto jest popularne wśród właścicieli jachtów ze względu na stosunkowo niskie opłaty portowe. Szeroka, obsadzona palmami ulica jest główną arterią komunikacyjną. Równolegle do niej biegnie nadmorska promenada i piaszczysta plaża. Plażę i promenadę zamyka turecki fort z 1605 roku. W Larnace urodził się Zenon Skition, założyciel szkoły stoików. Krótka wizyta w Muzeum Pieridesa. Demetrios Pierides to archeolog, który pragnął ratować zabytki Cypru, grabione i chętnie wywożone przez cudzoziemców. Swoją kolekcję zaczął tworzyć w 1839 roku, przeznaczając na ten cel znaczną część swego majątku. Zbiory w muzeum datowane są na okres od 4000 lat przed naszą erą do XV wieku naszej ery. Cerkiew świętego Łazarza wzniesiona w IX wieku i gruntownie przebudowana w XVII wieku. W połowie XIX wieku dobudowano dzwonnicę. Według przekazów Łazarz po wskrzeszeniu przez Chrystusa udał się na Cypr, gdzie został mianowany biskupem Kitionu. W 890 roku odkryto kamienny sarkofag z imieniem Lazarus i cesarz Leon VI ufundował w tym miejscu kościół. Duża ikona Matki Boskiej w srebrnej koszulce. Ogromny barokowy ikonostas ze starymi ikonami, rzeźbiony w drewnie i złocony. Relikwiarz ze szczątkami świętego Łazarza. Domniemany sarkofag Łazarza w krypcie pod ołtarzem. Licząca ponad 3 wieki ambona. We wsi Kiti, 12 km od Larnaki, znajduje się bizantyjski kościół z XI wieku Angeloktisti, to znaczy wybudowany przez anioły. W apsydzie jest pochodząca z VI wieku mozaika Dziewicy Marii z Dzieciątkiem pomiędzy archaniołami Michałem i Gabrielem. Jedynie na Cyprze i na Górze Synaj mozaiki z tego okresu przetrwały dekrety ikonoklastyczne, m.in. nakazujące zniszczenie ikon. Meczet Hala Sultan Teke wybudowany w 1816 roku nad grobowcem Umharam, według legendy krewnej proroka Mahometa, która zmarła w tym miejscu w 649 roku. Meczet jest bardzo ważnym miejscem muzułmańskich pielgrzymek, sklasyfikowanym tuż za meczetami w Mekce, Medynie i Jerozolimie. Grób Umharam krewnej Mahometa.
Poirokoiti w latach 30. ubiegłego wieku odkryto neolityczną osadę liczącą ponad 9 tysięcy lat i zaliczaną do najstarszych śladów osadnictwa na Cyprze. Osada składała się z okrągłych piętrowych domów budowanych z gliny na kamiennych fundamentach. Szacuje się, że osada była zamieszkiwana przez około 2000 osób. W 1998 roku wpisano ją na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Limassol liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem Cypru. Rozległa marina w Limassol. Główny port wyspy, Famagusta, znalazła się na terytorium zajętym w 1974 roku przez Turcję. W tej sytuacji Limassol zaczął funkcjonować jako centrum transportu morskiego w greckiej części wyspy. Wielki meczet z XVI wieku, odbudowany w 1906 roku po zniszczeniu przez powódź. Średniowieczny zamek wzniesiony pod koniec XII wieku, zburzony przez Wenecjan i odbudowany przez Turków w 1590 roku. W latach 1790-1940 było tu więzienie. Obecnie w zamku mieści się średniowieczne Muzeum Cypru z eksponatami z czasów od V do XIX wieku. Widok na Limassol z murów zamku. Ruiny ośmionabowej bazyliki Panagia Christopolitissa z VI wieku. W wyniku trzęsienia ziemi pod koniec VII wieku bazylika częściowo zawaliła się. Nad ruinami chodzi się po specjalnie wybudowanych pomostach. W XV wieku wybudowano tu stojący do dziś kościół Agia Kyriaki, czyli świętej Dominiki. Mozaiki zachowane na podłogach dawnej bazyliki. Schody prowadzące na teren parku archeologicznego Kato Pafos. Park został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku i słynie z niezwykle dobrze zachowanych mozaik z okresu od II do V wieku naszej ery. Mozaiki w tak zwanym domu Ajona. Mozaika w tak zwanym domu Tezeusza, przedstawiająca walkę Tezeusza z Minotaurem. Mozaiki w tak zwanym domu Dionizosa. Mozaika cztery pory roku. Jest tu 2000 metrów kwadratowych rzymskich mozaik z II wieku naszej ery. Nad wszystkim góruje biała, całkiem współczesna latarnia morska. Malownicze ruiny zamku Saranda Colones, czyli 40 kolumn.
Zamek został wzniesiony w VII wieku, a potem był wielokrotnie przebudowywany. Ostatniej przebudowy dokonali Turcy osmańscy w XVIII wieku. Port w Paphos. Miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym. Liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Według mitologii greckiej u wybrzeży Paphos narodziła się z morskiej piany bogini miłości Afrodyta. U wejścia do portu znajduje się zamek. W tym miejscu już w czasach Cesarstwa Bizantyńskiego powstała forteca broniąca dostępu do portu. Zamek został przebudowany w XIII wieku, zniszczony przez Wenecjan w XVI wieku i ponownie odbudowany przez Turków osmańskich. Latsi to malownicza wioska w północnej części Cypru, w pobliżu miasteczka Polis Chrysochous. W okolicy nie brakuje piaszczystych, dobrze zagospodarowanych plaż. Na jednym ze wzgórz jest miejsce zwane łaźniami Afrodyty. Zgodnie z legendą, Afrodyta zwykle kąpała się tu po zażyciu kąpieli morskiej. Tutaj też po raz pierwszy spotkała pięknego młodzieńca Adonisa, z którym miała syna Golgosa. Ze wzgórza roztacza się piękny widok na Zatokę Polis. Wróciliśmy do Paphos, ale już nie do jego zabytków, lecz na nadmorską przechadzkę. Między miastami Paphos i Limassol, niedaleko wsi Kuklia, znajduje się formacja skalna zwana Skałą Afrodyty. Zgodnie z mitem, w jej pobliżu z morskiej piany wyłoniła się grecka bogini piękności Afrodyta. Zgodnie z lokalną tradycją, opłynięcie skały nago przy pełni księżyca i o północy przyniesie nieśmiertelność i wieczną młodość. Ostatni rzut oka na skałę Afrodyty z wysokiego nadmorskiego klifu. Kurion było jednym z najstarszych starożytnych miast na Cyprze, a jego początki sięgają XII wieku przed naszą erą. Dom Eustoliosa składający się z kompleksu łaźni i sal z podłogowymi mozaikami.
dawna rzymska willa jest pięknie położona na wysokim nadmorskim klifie. Poniżej willi Eustoliosa znajduje się częściowo zrekonstruowany grecko-rzymski teatr z II wieku przed naszą erą, później znacznie rozbudowany, tak że mógł pomieścić 3,5 tysiąca widzów. Miasto Kurion przeżywało swój rozkwit w okresie rzymskim i na początku okresu bizantyjskiego. W 365 roku naszej ery uległo zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Dzieła zniszczenia dopełniły późniejsze najazdy Arabów w VII wieku. Ruiny sąsiadują z malowniczymi klifami. Drzewo pieprzowe. Na obrzeżach miasta Limassol w niewielkiej wiosce Kolossi znajduje się średniowieczny zamek obronny zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku przez zakon Joannitów. Budowla ma 23 metry wysokości i dwie kondygnacje. Grubość ścian wynosi 2 metry i 70 cm. W drugiej połowie XVI wieku warownia została przejęta przez Turków, którzy władali nią kilka następnych stuleci. Widok z blanków zamku na okolicę. Wjeżdżamy w góry Trodos, w rejon uprawy winorośli. Naszym celem jest wieś Omodos, uważana za stolicę tzw. wiosek winnych. Cypryjski przysmak sucukos to nawleczone na sznurek orzechy lub migdały pokryte zagęszczonym sokiem z winogron. Omodos to wioska licząca niecałe 300 mieszkańców. W oddali widoczny, współcześnie niezamieszkały przez zakonników, klasztor Krzyża Świętego. Wejście do trzynawowej bazyliki, która jest centralną budowlą klasztoru. Pięknie rzeźbiony drewniany ikonostas. Najważniejszą relikwią przechowywaną w wielkim srebrnym relikwiarzu w kształcie krzyża jest kawałek sznura, którym według przekazów Jezus był przywiązany do krzyża. W trakcie krótkiego spaceru po wsi spotykamy koronczarkę sprzedającą koronki, z których znane jest Omodos. Góry Trodos to pasmo górskie w środkowo-zachodniej części Cypru z najwyższym szczytem wyspy, górą Olimpos o wysokości 1952 metry.
Klasztor Kykos to powstały w XI wieku męski klasztor prawosławny, którego patronką jest Matka Boża. Na terenie klasztoru znajduje się grób Makariosa III, zwierzchnika cypryjskiego kościoła prawosławnego w latach 1950-1977 oraz równolegle prezydenta Republiki Cypru w latach 1960-1977. Jest tu także muzeum z eksponatami sztuki sakralnej w postaci srebrnych i złotych narzędzi liturgicznych, ksiąg, rękopisów i ikon. Klasztor Kykos należy do największych i najbogatszych prawosławnych klasztorów na Cyprze. Klasztor jest znany z produkcji zibani, tradycyjnego mocnego alkoholu destylowanego z pozostałości winogron użytych przy produkcji wina. Nikozja, stolica Cypru, jest podzielona na część północną turecką i część południową grecką. Są one oddzielone zieloną linią, czyli strefą zdemilitaryzowaną, utrzymywaną przez ONZ. Z dachu domu towarowego oglądamy część turecką. Meczet Selimiye, niegdyś katedra świętej Zofii. Za chwilę tą ulicą poprzez punkt kontrolny przejdziemy z części greckiej do części tureckiej. Jesteśmy pod dawną katedrą świętej Zofii, której budowę rozpoczęto w 1209 roku, ale konsekrowano dopiero w 1326 roku. Dwa razy budowla została uszkodzona przez trzęsienie ziemi, pod koniec XV i w połowie XVI wieku. Wkrótce po zdobyciu Cypru przez Osmanów w 1570 roku przystąpiono do przebudowy katedry na meczet. Dwie wieże przekształcono w minarety o wysokości 50 metrów, usunięto wszelkie zdobienia, a wnętrze pomalowano na biało. Wykonano mihrab i minbar. Stojący obok katedry dawny kościół świętego Mikołaja został w XVI wieku przekształcony w kryty bazar. Po renowacji od 2009 roku uruchomiono tu centrum kulturalne. Odbywają się w nim m.in. cotygodniowe pokazy tańca derwiszy. Mur graniczny między turecką i grecką częścią Nikozji. Karawanseraj Kumarcilar z XVII wieku. Przejściem granicznym wracamy na grecką stronę. Rozpoczynamy zwiedzanie tureckiej części wyspy. Na początek wieś Bela Pais, która została opisana w powieści Gorzkie cytryny Lorenza Durrella. Autor mieszkał w tym domu przez kilka lat swojego pobytu na wyspie. W wyniku inwazji tureckiej w 1974 roku obszar ten jest kontrolowany przez nieuznawaną na arenie międzynarodowej Turecką Republikę Cypru Północnego, która została proklamowana w 1983 roku. We wsi znajduje się opactwo Bela Pais, zrujnowany klasztor zakonu Augustianów. Brama wiodąca na teren opactwa.
Pierwsze prace przy wznoszeniu opactwa rozpoczęto w 1198 roku, a zasadnicza część kompleksu w stylu gotyckim została ukończona w 1284 roku. Kościół klasztorny datowany na XIII wiek jest najlepiej zachowaną częścią kompleksu. Z dawnego wyposażenia zachowała się misternie rzeźbiona ambona, tron biskupa i pięć świeczników. Jest możliwe, że pod podłogą spoczywa kilku królów z dynastii Lusinianów. Dziedziniec klasztorny jest otoczony 18 łukami. Schody prowadzą na podesty ponad klasztornym dziedzińcem. Roztacza się stąd rozległy widok na okolicę, jako że opactwo jest na wysokości 220 metrów nad poziomem morza. Rzymski sarkofag, który był wykorzystywany do nawadniania klasztornego ogrodu. Kyrenia, której turecka nazwa to Girne, jest ponad 30-tysięcznym miastem, o którym mówi się, że to cypryjskie Saint-Tropez. W starej części miasta znajduje się warownia datowana na VI-VII wiek. W 1191 roku zdobył ją Ryszard Lwie Serce podczas wyprawy krzyżowej. Zamek został zniszczony w XIV wieku podczas walk genueńskich, a potem odbudowany przez Wenecjan i w tej formie zachował się do dziś. W zamku znajduje się Muzeum Wraku Żaglowca, który zatonął w III wieku przed naszą erą, czyli liczy około 2300 lat. Wraz z wrakiem wydobyto około 10 tysięcy ziaren migdałów. Za czasów angielskich w twierdzy urządzono więzienie, a później koszary policyjne. Po uzyskaniu przez Cypr niepodległości w 1960 roku zamek udostępniono dla turystów. Widok z zamku na Kyrenię. W zamku znajduje się grób osmańskiego admirała Sadika Paszy. Zamek przetrwał kilka oblężeń, a najdłuższe z nich w XV wieku trwało prawie 4 lata.
twierdzy w podkowiastej zatoce ulokował się miejski port z zacumowanymi jachtami. Jeszcze krótki spacer w okolicach mariny i kończymy naszą wizytę w Kyrenii. Kyrenia jest uważana za najpopularniejszy kurort w północnej części Cypru. Niedaleko Kyrenii, w miejscowości Karaoglanoglu, znajduje się cmentarz żołnierzy tureckich. W pobliżu cmentarza można obejrzeć wozy bojowe z czasów wojny turecko-greckiej w 1974 roku. W drodze do ruin starożytnej Salaminy zatrzymujemy się w miejscu zwanym Apostolos Barnabas. Jest tu klasztor i osobno stojąca kamienna kaplica, w podziemiach której znajduje się grób świętego Barnaby Apostoła, uznawanego za założyciela i patrona kościoła na Cyprze. Przybywają tu liczne pielgrzymki, ale nie wolno w tym miejscu sprawować Eucharystii, czego dość skrupulatnie pilnuje turecka policja. Salamina była w VII wieku przed naszą erą głównym miastem i portem na Cyprze. Teatr wybudowany przez Rzymian w I wieku naszej ery. Odrestaurowany teatr służy obecnie jako miejsce, w którym odbywają się liczne spektakle i koncerty. W I wieku w Salaminie mieszkał apostoł święty Barnaba. W IV wieku miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, a dzieła zniszczenia dopełniły najazdy Arabów w VII wieku. W średniowieczu wiele budowli rozebrano, a materiał budowlany przewieziono do leżącej 5 km stąd Famagusty. Bardzo dobrze zachował się gimnazjon, miejsce, w którym uprawiano ćwiczenia i przeprowadzano zawody sportowe. Ruiny Salaminy są uważane za najcenniejszy obiekt archeologiczny na Cyprze i główną atrakcją północnej części wyspy. Ta półkolista kolumnowa budowla to latryny przy gimnazjonie, mieszczące 44 osoby. Łaźnie. Łaźnia parowa.
samym sercu Famagusty stoi dawna katedra świętego Mikołaja, a obecnie meczet Lala Mustafa Paszy, największa średniowieczna budowla w mieście. Ta piękna gotycka budowla była w XIV wieku miejscem koronacji królów Cypru. Budowla jest trójnawowa, wsparta na dwóch rzędach kolumn. Ma 55 metrów długości i 23 metry szerokości. Po podboju Cypru w 1571 roku Osmanowie przebudowali katedrę na meczet. Usunięto posągi, freski i witraże, zbudowano minaret i michrab, wnętrze wyłożono dywanami, a znajdujące się pod posadzką grobowce opróżniono. Budowę świątyni rozpoczęto w 1298 roku, a ukończono około 1400 roku. Jednak konsekracja nastąpiła już w 1328 roku. Fasada katedry jest ozdobiona trójwejściowym portalem. Miasto zostało założone w III wieku przed naszą erą przez egipskich Ptolemeuszów. Obecnie liczy około 40 tysięcy mieszkańców. Meczet Sinana Paszy, dawny kościół świętych Piotra i Pawła. Wenecjanie otoczyli Famagustę murami o długości 15 km z 5 bramami i 15 bastionami. W pobliżu zachodniej części murów obronnych znajduje się kościół nestoriański z 1360 roku. Od 1905 roku jest kościołem parafialnym greckiej cerkwi prawosławnej. Kościół świętej Anny z XIV wieku, początkowo katolicki, później przekazany maronitom z Libanu. Ruiny kościoła karmelitów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wybudowanego w połowie XIV wieku. Obok kościoła karmelitów stoi niewielki kościół ormiański, tak zwany meczet garbarzy, a dawniej kościół świętej Katarzyny. Bliźniacze kościoły zakonu joannitów i zakonu templariuszy. Dawny kościół franciszkanów przebudowany na łaźnię turecką. Pozostałości rzymskokatolickiego kościoła świętego Jerzego z XIII wieku. Zamek Otella w Famaguście z początku XIV wieku. Pod koniec XV wieku Wenecjanie przebudowali zamek i jego obecny wygląd pochodzi z tamtego okresu. Nad wejściem jest tablica z lwem świętego Marka, patrona Wenecji. Fragment weneckich murów obronnych w pobliżu portu. Ruiny greckiego kościoła świętego Jerzego, niegdyś prawosławnej katedry. Widokiem na miejskie mury Famagusty kończymy naszą relację z pobytu na Cyprze, wyspie Afrodyty.